Rozeszuk w tym kanale, to skończnik i dzisiaj wam pokażę 10 bardzo ładnych tapet z motywem Minecraft. Na proszę też łapkę w górę i subskrypcję, żeby dostawać więcej powiedzeń o takich fajnych filmikach. Zapraszam też na moją drugą serię, na w sumie dwie drugie serie, ile jakie zwierzę żyje, ile jakaś ryba żyje w naturze niewoli. Też zapraszam was na projekt Rów, który naprawdę jest bardzo fajny. To zapraszam was na zarybienie oczkowodnego, na zarybienia, bo będzie jeszcze jedno zarybienie, nagrania jeszcze nie opublikowałem. Mam nadzieję, że taka seria z komputera nie będzie wam przeszkadzać. No, po prostu jakby byłem w Polsce, to miałem możliwości nagrywania, nie jestem w Polsce, to po prostu tak nie ma zbytnio możliwości nagrywania takich odcinków, więc wpadłem na taki pomysł. Napiszcie, co o tym sądzicie. Ja już mam przygotowane takie na 30 odcinków. Pamiętajcie też na mój drugi kanał, DVDMG, który się zajmuje praktycznie tematyką gier, więc możliwe, że większość osób, właśnie takich osób, które grają, osoby, które szukają jakiejś ładnej tapety, to prawdopodobnie grają większość czasu, więc polecam wam wpaść na mój kanał DVDMG. Po prostu macie go w podwieszonym komentarzu tam na dole. Jak klikniecie w ten podwieszony komentarz, to no, po prostu wam się... Wejdziecie od razu na mój drugi kanał, no i w sumie tyle. Więc dobrze, zaczynajmy. Tutaj mam do galerii, możecie oczywiście wszystkie te obrazy pobrać z linku w opisie, tam macie stronę, możecie sobie kliknąć prawy przycisk. O tak, widzicie, o taki prawy przycisk, poczekajcie, zaraz wam pokażę na innej stronie internetowej. O, na przykład jak tutaj sobie pisałem nazwę tego mojego kanału, promowanie. Na przykład widzicie, tutaj macie na przykład na tej stronie takie zdjęcie. Tylko macie takie zdjęcie, o tak wygląda, klikacie prawy przycisk myszki i dacie zapisz grafikę jako i wchodzicie tutaj ten komputer, musicie wejść w ten komputer. Jak chcecie w ten komputer, to patrzycie tutaj, na którym dysku chcecie to zapisać, albo po prostu wam się automatycznie to zapisuje, nie wiem, zależy od osoby. Ja mam manualnie, no bo to mi pozwala na większy komfort zapisywania i po prostu wiem, gdzie wszystko jest zapisane i na przykład wszystko mi się nie miesza, kiedy pobieram dużo plików. Więc dobrze, to jest pierwsza tapeta. Bardzo ładna, myślę, taki steel diamentowy i taki ładna trawa dookoła z wodą. Shadery mi się bardzo podobają. Tutaj mamy smoka, który biegnie za dwóm osobom. Naprawdę detale mi się bardzo podobają przy tej tapecie. Naturalnie możecie ją pobrać z opisu. Przepraszam też za logo producentów, które są na tapetach, ale po prostu czasami muszą być. O prawa autorskie chodzi. Jeśli ktoś chce, wiecie, żeby były jego, to po prostu daj swoje logo, żeby jego promowały i żebym po prostu mógł jakby używać tej tapety, mogliście jej używać. Tutaj widzicie taka ładna wioska, naprawdę na jakiejś starej wersji Minecrafta, albo na jakimś texture packu starym, albo na jakimś texture packu niestandardowym. Tutaj mamy cztery osoby, i za nim są te, jak to się nazywa, leader. Przepraszam. Za nich jest leader, oni mają miecze, jeden ma łuk. No i tutaj jest, widać, tutaj będzie widać jakiś domek, tutaj też jakiś domek, a tutaj jakiś też domek, tu jakaś tutaj farma, tutaj drzewa. Tutaj widzimy sobie takiego ładnego bambola, ale to nie jest bambol, bo ma miedź diamentowy, tutaj skrzynka, tutaj jakaś jaskinia, wysepka i morze ładne. Tutaj widzimy jakiegoś szaleńca, pana Boom, tego nazwijmy. I on po prostu wysadza tutaj wieżę jakieś komuś innemu graczowi, albo po prostu sobie, albo jest szalony, albo po prostu zbudował to dla beki, albo nie wiem, albo po prostu zrobił taką ładną tapetę. Chmury tutaj ładnie zrobione według mnie. Tutaj TNT pełno, tak fajnie zaobrazowane, że się tak ładnie wysypują. Wieżyczka taka bardzo fajna i tutaj zapalniczka i TNT. Tylko mu po prostu jedna szkoda, nie wiem, włożyć tam na górkę, żeby... I na tapeta na dzisiaj to będzie ta. Mi się jako tako sam pomysł bardzo, bardzo, bardzo podoba, chyba moja ulubiona, ale niestety tapeta jako sama w sobie mi się nie podoba. Ale motyw na przykład tej pustyni z tym smokiem to tak ładnie rozjaśnia, mi się podoba. Może się ustawię, może kiedy na tego na pół. Kolejne zdjęcie to jest to. Spokojnie ludzie, to jest takie małe, ale jak wy sobie to pobierzecie takie zdjęcie, to będzie w dobrej jakości. No bo ja to po prostu pobierałem jakby. Nie będę tu tłumaczył, bo to jakby w innym formacie. I czy taka ładny serwer, ładny świat, cztery boki. Możecie to znać z Runeterii na YouTube. Taki kwadratowy świat. No, mi się tak, szczerze, tak średnio, tak niezbyt podoba. No ale po prostu przygotowałem kilka takich zdjęć, żeby każdy miał coś dla siebie.
Tutaj widzimy rudę, po prostu jako tapetę rudę diamentów, naprawdę bardzo ładnie zrobiona, bo tutaj takie kostki, wiecie, że taki niby jeden taki wielki blok Minecraft też on, i po prostu te bloki, ten jeden blok jest podzielony na inne mniejsze bloki. No i w sumie tak jak w pewnym życiu, diament po prostu nie jest w takiej skale, tylko jest rozkruszone takie małe kawałki w takim małym miejscu na przykład. Dobra, Minecraft i przechodzimy do kolejnej tapety. Ale ktoś to bardzo ładnie zrobił, bo tutaj tego płytki w salonie. Tu jakiś blok z Minecraft, podmieniona tekstura, kilów położony jest tego w 3D. Bardzo fajnie, ale naprawdę sporo pracy, prawda? Tutaj kolejna ładna tapeta. Tutaj logo autora, o tu. Tutaj jest moja myszka. W dolnym prawym rogu zdjęcia, co tutaj widzicie. Tutaj widzicie, jest bardzo ładny taki. Jakby tu za takie moby, tutaj wszystkie są w Minecraft. I naprawdę bardzo fajne. Mi się szczerze tak nie chciałbym jej jako tapeta, ale według mnie jest ładna, że ja na przykład osobiście nie chcę, ale nie mówię, że inne osoby tego nie będą chcieli, bo każdy ma swoje gusty, o gustach się nie dyskutuje jakby co. No i to będzie dzisiaj na tyle, jako pozgrałem tapet, więc wielkie dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i widzimy się w kolejnym odcinku. I jeśli chcecie pobrać te zdjęcia, przypominam, możecie wejść w opis, no i je pobrać, i też jeśli będziecie mieć drugi kanał, bo większość osób, które ogląda tapety, chce to po prostu gra w gry, na drugi kanał, DVD-MG, wejdźcie w komentarze, podwyższony komentarz, kliknijcie w takie zdjęcie, takie niebieskie, kliknijcie i was przekroju na automatycznie mój kanał. Wielkie dzięki za oglądanie, na razie, no i pa!